Teraz kolejny gość, polski polityk, ale też od Stanów zaczniemy. Zbigniew Kuźmiuk, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W Stanach Zjednoczonych zmiana kandydatów. Joe Biden odchodzi, Kamala Harris najprawdopodobniej przychodzi jako ta główna, kandydatka główna, kandydatka na prezydenta, nie na wiceprezydenta, i ona się będzie mierzyć z Donaldem Trumpem. Można odczuć taką wrażenie, że nie tylko na amerykańskiej lewicy euforia, ale i w polskiej lewicy euforia. Pan Szczerba, pan Joński, pan Giertych, wszyscy się bardzo cieszą z tego, że będzie Kamala Harris, tak jakby ich kariery i życie polityczne od tych wyborów zależały, panie pośle. No, to bez niespodzianki, tak można powiedzieć. W Polsce przećwiczyliśmy ten wariant zmiany kandydata, zanim to jeszcze było modne. Mam na myśli zmianę kandydata przez Platformę Obywatelską w wyborach prezydenckich. Natomiast, panie redaktorze, no, rzeczywiście sytuacja jest poważna. Rozumiem, że Platforma, która chce w Polsce uchodzić za partię konserwatywną, ogromnie się cieszy z kandydatki, można powiedzieć, skrajnie progresywnej. Natomiast to, co się stało wczoraj, no, stało się niewątpliwie pod ogromną presją demokratów. Joe Biden długo bronił się przed tą rezygnacją, został do niej w jakiś tam sposób przymuszony. Natomiast, panie redaktorze, bardzo niepokojące będzie to, co się będzie działo przez najbliższe pół roku, i wcale nie mam na myśli kampanii wyborczej, tylko tego przywództwa Stanów Zjednoczonych. No, to wystąpienie na piśmie Bidena, no, jest takim sygnałem, nie wiem, dla tych przywódców świata, którzy kwestionują przywódczą rolę Stanów Zjednoczonych, do sprawdzenia, jak mają się Stany Zjednoczone, czy jak będą się miały przez najbliższe pół roku. Więc, mówiąc szczerze, jestem pełen niepokoju, czy Joe Biden, który będzie przecież kierował sprawami amerykańskimi do stycznia przyszłego roku, nie będzie sprawdzany chociażby przez Putina czy przywódcę Chin. Widać, że mamy ten front jednolity i on się rozpościera od Bugu aż po ocean, aż po Pacyfik, aż po Kalifornię, aż po Los Angeles. Wszędzie jest jedno myślenie, i kiedy zmienia się kandydata partii demokratycznej, to już w chwili wyboru politycy polscy uważają, że muszą zabrać głos. To ostatnie pytanie, na ile jest tak, że to jednak, no, to powoduje pewne kłopoty polityczne potem, bo jednak, co by nie mówić, cały czas Polska jest suwerennym krajem, przynajmniej formalnie, i oddzielnym krajem od Stanów Zjednoczonych. A co jeżeli wygra Donald Trump, to co się stanie z tymi wszystkimi wypowiedziami polskich polityków, którzy przecież gnęli się, zresztą ze strony PiSu jest czasami podobnie, w kibiców i twardych zwolenników jednej ze strony? Czy to jest rozsądne podejście do sprawy wyborów w koniec końców innym kraju? Panie redaktorze, no, rząd Prawa i Sprawiedliwości zetknął się z dwoma prezydentami, tym republikańskim i tym ze środowiska demokratów. Oczywiście było pewne zawahanie, że tak się wyrażę, jeżeli chodzi o administrację amerykańską po przejęciu władzy przez Bidena. Ale później sprawy się wyprostowały i doskonale współpracowaliśmy i z jedną, i z drugą administracją. Ale trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że przecież ta poprzednia prezydentura Trumpa dla Polski, wbrew temu, co tutaj próbuje się w Polsce na ten temat mówić, była niezwykle korzystna. No, nie ulega wątpliwości, że to decyzje jego administracji spowodowały, że po pierwsze, w Polsce stacjonuje ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. I po drugie, że Polska mogła, można powiedzieć, w pierwszej kolejności nabywać sprzęt, o nabyciu którego wiele krajów może tylko pomarzyć. Ja wiem, że to jest związane z wielkimi wydatkami, no ale
Nie mamy innego wyjścia, skoro mamy agresywnego sąsiada, który tę agresję przejawia od wielu lat, a teraz prowadzi regularną wojnę z naszym wschodnim sąsiadem. Nie mamy innego wyjścia, tylko rzeczywiście się zbroić. Więc dzięki administracji amerykańskiej osiągnęliśmy te, Trumpa osiągnęliśmy te, dwie rzeczy. Natomiast no, podczas prezydentury Bidena te dobre relacje były kontynuowane. I co więcej, no, tak jak znam publiczne wypowiedzi prezydenta Dudy, to zawsze to podkreślał, że Polska powinna współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od tego, kto Stanami rządzi, choć nie ulega wątpliwości, że prezydentura Bidena i rządzenie demokratów było dla nas znacznie trudniejsze niż kontakty z republikanami. No, świadectwem tego jest funkcjonowanie choćby amerykańskiego ambasadora, który w ostatnim okresie, po tym zamachu na Donalda Trumpa, jakoś tak zniknął publicznie, już się nie pojawia. Może teraz się znowu objawi, bo znowu nadzieja się wlała w środowiska demokratyczne, lewicowe, więc być może się objawi teraz z nową energią. Panie pośle, powiedział pan o zbrojeniach, to przejdźmy do naszej polityki krajowej. Mamy wyniki budżetu za pierwsze półrocze i tutaj z jednej strony ministerstwo się chwali, że jest dobra dynamika, jeżeli chodzi o podatki, o wpływy podatkowe, że one są wyraźnie wyższe niż rok temu, że także podatek VAT, jego ściągalność wzrosła po trudnych wynikach z maja. No a z drugiej strony deficyt po pół roku 70 miliardów złotych. Z reguły tak jest, że wydatki przychodziły w grudniu, przynajmniej tak było za rządów Prawa i Sprawiedliwości, że to był ten miesiąc, kiedy wiele się wydawało. Jeżeli to by się utrzymało, to w tym roku mielibyśmy wyższy deficyt niż zakładany. To znaczy, no, wyższego niż planowano być nie może, bo wtedy byłby Trybunał Stanu dla ministra finansów. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że na półrocze mamy bardzo wysoki deficyt. Przypomnę tylko, że w 2023 roku no, spowolnienia, panie redaktorze, gospodarczego, bardzo wyraźnego, bo przecież otarliśmy się prawie o recesję sumarycznie. PKB za 2023 rok to było zaledwie 0,2 PKB, a teraz dwa pierwsze kwartały to 2% pierwszy i ponad 2% najprawdopodobniej drugi wzrostu, więc można powiedzieć, że sytuacja gospodarcza jest zdecydowanie lepsza niż w tamtym roku. Tamto spowolnienie było pokłosiem no, walki z inflacją i podnoszeniem stóp przez Narodowy Bank Polski. Bogu dzięki, że wprawdzie mieliśmy spowolnienie, ale nie było eksplozji bezrobocia. To rozsądek Banku Centralnego i rządu to spowodował. Natomiast wracając do tych wpływów, ma pan rację, to znaczy, no, ja mówiąc szczerze, dziwię się optymizmowi ministra finansów, który rzeczywiście poinformował, że w czerwcu te wpływy były wyraźnie wyższe niż w czerwcu poprzedniego roku, mniej więcej o 30%. Tylko panie redaktorze, one według takich moich jakichś tam szacunków, bo nie mam wglądu w głębsze dane niż te, które publikuje bardzo ogólnie minister finansów co miesiąc, ale te wpływy wyniosły zaledwie 20 z VAT-u, 21 miliardów złotych, więc natomiast do końca roku, jeżeli miałby być wykonany plan dochodów z VAT-u ponad 316 miliardów, to brakuje chyba 175 na drugą połowę roku i co miesiąc powinno być około w takim razie około 29 miliardów złotych. A przypomnę, że w czerwcowych wpływach są już wpływy z podniesionej stawki VAT-u. No i mówiąc szczerze, nie bardzo wiem, na co minister liczy, że te wpływy będą każdego miesiąca jeszcze o 8 miliardów wyższe niż w czerwcu, więc moim zdaniem nie ma szans na wykonanie dochodów z podatku VAT i tak jak szacują to analitycy, może zabraknąć około 30 miliardów wpływów z tego podatku. Źle idzie. No tak, to jeżeli zabraknie, to gdzieś trzeba będzie ciąć. Pojawiają się informacje niepokojące, że być może to będzie kosztem wydatków zbrojeniowych, aczkolwiek to byłaby bardzo trudna decyzja politycznie. Być może gdzieś leżą politycznie łatwiejsze pieniądze w inwestycjach chociażby.
Nie ulega wątpliwości, że tak będzie, to znaczy z sygnałów, które do nas docierają, wynika, że już w tej chwili minister finansów stara się swoimi decyzjami ograniczać wydatki. To dotyczy także niestety zbrojeń. No właśnie, zajrzałem w te dane podawane przez ministra finansów z tej części budżetowej, bo przypomnę, że finansowanie zbrojeń jest zarówno z budżetu, jak i z tego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. W budżecie miało być wydane w tym roku 118 miliardów, w tym funduszu 40 miliardów, więc sumarycznie 158, a więc ponad 4% naszego PKB, ale po półroczu z budżetu zostało wydane niewiele, chyba ponad 36%, więc to znacznie mniej niż upływ czasu. To jest w najwyższym stopniu niepokojące. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, co jest związane z funkcjonowaniem tego funduszu, no bo ten fundusz to są albo emisja papierów wartościowych, albo kredyty firm, które sprzedają nam uzbrojenie. Jak wiadomo, te sprawy, negocjacje tego rodzaju rzeczy, to są często bardzo długie miesiące. I mówiąc szczerze, ja bardzo poważnie się obawiam, że w późną jesienią tego roku zarówno minister obrony, jak i minister finansów bezradnie rozłożą ręce i powiedzą, no nie udało się sfinalizować wielu rzeczy, więc tych pieniędzy w tym roku nie wydamy. Panie redaktorze, jest podpisanych, no mówi o tym, bo napisał niedawno Rzeczpospolitej pan minister Błaszczak o tym, że jest podpisanych ileś umów ramowych w 2021, w 2022 i 2023 roku na zakupy sprzętu amerykańskiego i koreańskiego. Natomiast ciągle nie ma umów wykonawczych. Oczywiście to są wielkie kontrakty na wiele miliardów dolarów i rozumiem pewną ostrożność tego rządu, no ale wie pan, no jeżeli mija od podpisania umowy ramowej rok czy dwa lata, a nie ma umowy wykonawczej, no to nie ulega wątpliwości, że ta druga strona ma coraz większe wątpliwości, czy ten kontrakt w ogóle będzie realizowany. A chodzi o uzbrojenie, które ma, no, powiedzmy to otwartym tekstem, ma zrazić naszego wschodniego sąsiada do zaatakowania Polski. Taka była koncepcja, tą koncepcję przygotował Sztab Generalny. I jeżeli teraz to by się załamało, to oznacza naprawdę bardzo niedobre rzeczy. A jeszcze są inne projekty, jest Centralny Port Komunikacyjny, jest polski atom i tutaj też znaki zapytania co do kolejnych lokalizacji elektrowni jądrowych, co do stopnia, zakresu i tempa realizacji CPK. Tak, to prawda, no, jeżeli chodzi o elektrownie atomowe, no to jest naprawdę na granicy, powiedziałbym, zbrodni. No to zapowiedź, że przesuwamy realizację tego projektu chyba o 6 lat, no to oznacza na przykład dla strony amerykańskiej, która miała dostarczyć technologię i jakąś część finansowania, że to jest odwlekane na wieczne nigdy. Drugi projekt, ten komercyjny z udziałem Koreańczyków, no PGE poinformowało w oficjalnym komunikacie, że ten projekt zamraża. No Koreańczycy, jak wiemy, wystartowali w przetargu w Czechach i ten przetarg wygrali, więc wszystko wskazuje na to, że to będzie ich, że tak się wyrażę, priorytetowa inwestycja w Europie. No a przecież bez stabilizatora systemu energetycznego cały ten pomysł, wie pan, finansowania OZE na wielką skalę, no jest po prostu skrajnie nieodpowiedzialny, no bo znikną elektrownie węglowe. No i co będzie stabilizatorem naszego systemu? Energia z Niemiec? To jest po prostu, powiedziałbym, zbrodnia. No jeżeli chodzi o CPK, no to pod presją społeczną wydano ten komunikat i pan premier przeprowadził konferencję prasową, że będzie budowane 3 lotniska w centrum Polski, rozbudowywane Okęcie, rozbudowywany Modlin i realizowany Baranów. No przecież każdy rozsądny człowiek wie, że to jest po prostu chucpa. Jeżeli rzeczywiście będzie modernizacja Okęcia i podobne działania w Modlinie, to żadnego CPK nie będzie. To dla mnie nie ulega wątpliwości.
O tym jest to szerzej powiemy po godzinie 8.10. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Zbigniew Kuźmiuk, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, był moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Dobrego dnia. A to skoro jeszcze mamy jedno pytanie polityczne, bo jesteśmy mocno po czasie, ale trudno. Pan poseł przez wiele lat swojej kariery był związany z PSL-em. Jak pan patrzy teraz na sytuację PSL-u w koalicji rządzącej? Od kilku dni, już kilkunastu, trwają także protesty przed biurami PSL-u, działacze lewicy, ale także chyba koalicji obywatelskiej, przynajmniej tak się przyznają, protestują, biura poselskie PSL-u są oblewane farbą i hasło od Giewontu aż po Hel. Jeb, tutaj trzy kropki, PSL. Jak się PSL odnajduje w tej sytuacji i co mogą zrobić ludowcy? W weekend mieli swoją konwencję, czy swoje spotkanie, radę naczelną. Co z tego może wyniknąć? Panie redaktorze, no po pierwsze PSL doświadcza teraz tego, czego doświadczało Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie parę lat. No, te najbardziej agresywne środowiska związane z Platformą przecież przez wiele lat bezwzględnie nas atakowały, także atakując biura i pracujących tam pracowników. No i po drugie, no PSL rzeczywiście, szczególnie doły PSL-u, jak sądzę, są pod no, niesamowitą presją, no bo ludzie zdają sobie sprawę, że PSL uczestniczy w rządzie, w którym tak naprawdę uczestniczyć nie powinien. No, to umożliwia realizację Tuskowi jego zemsty na Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast żaden z postulatów, z którym Trzecia Droga czy PSL szedł do wyborów, nie został zmaterializowany i materializowany nie będzie. Więc to jest bardzo dziwne uczestnictwo w tej koalicji. Więc o ile, wie pan, politycy funkcjonujący w Warszawie jeszcze sobie jakoś tam radzą i publicznie poklepują się po plecach z politykami Platformy, tam czasami tylko mają do siebie jakieś cierpkie uwagi, to ludzie na dole no bardzo mocno to przeżywają, bo rzeczywiście widzą, że uczestniczą w bardzo złej koalicji, która nie służy polskim interesom. I o tym mówił Zbigniew Kuźmiuk, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.